Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku będę wymieniał olej w moim motorku. Mam Yamaha Virago 535 i pokażę wam, jak to robić, ile oleju trzeba wlać, jak wymienić filtr. Jest to bardzo proste, każdy może sobie to zrobić samemu. Pokażę wam również stronkę internetową, na której można sobie sprawdzić, jaki olej do danego motoru potrzebujemy. Można zakupić od razu ten olej i sprawdzić nawet informacje, ile tego oleju wchodzi. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Ja ogólnie bardzo lubię Yamaha Virago. Niesamowicie dynamiczny silnik jak na 500 pojemności. Jedna rzecz jest taka, że po prostu wydaje mi się, że do 1,75 m wzrostu. Gdyż później te kolana na stopkach mogą być dosyć wysoko. Może być po prostu niekomfortowo. Ja jestem niski, także dla mnie ten motor jest idealny. Bardzo go lubię. Moja żona ma taką samą Virago, tylko z rocznika 04. Ja mam 97 rok. Ja tą Virago normalnie zamykam oponę. Bardzo dobrze mi się śmiga nią na zakrętach. Niedawno kupiłem Street Fightera Honda Fireblade z 98 roku. I miałem okazję się dosłownie parę razy nią karnąć. No i tutaj opony jeszcze nie zamknąłem. Jeszcze brakuje mi z centymetr. Dopóki nie będę się czuł komfortowo, to też nie będę gdzieś tam świrował. Przygotowuję motory, serwisuję i będziemy cisnąć gdzieś z Sylwią. Coś tam będziemy znowu nagrywać i... Dobra, to bierzemy się do roboty. Pierwsza podstawowa sprawa, jeśli chodzi o wymianę oleju. Wiadomo, trzeba rozgrzać silnik. Także rozgrzewamy silnik. Dobra, niech sobie pomulda ten olej troszkę stary. Później zalejemy go nowym, będzie sobie mógł obmuldać nowy olej i sobie mogą mlackać. Sprawdzę, jaki to klucz. A, dziwna śruba. Ale to będzie... Dobra, nakładka 17. Czyli tak naprawdę 17 kluczek. Imbus. Kawałek jakiejś szmaty filcu. Miska i jedziemy. Podłożę klocki, żeby troszeczkę równiej stało. Zobaczymy, którym łatwiej będzie dojść, czy nasadowym, czy płaskim. Dobra, już widzę, że nasadowym nie wejdę. Tak, to musi być płaski klucz. Imbusowy klucz. Musimy tak naprawdę odkręcić te trzy śruby. Tą, tą i tą. Wyciągnąć filtr, przestrzeć szmatką i to właściwie tyle. Co chcesz, Sylwuś, kobieto? Zobacz, jakie chore liścia. Patrz, jak pięknie teraz wygląda. Wynieś to piechotą. Pytam się, czy na furmankę. No, będzie więcej liści, co na furmankę, no. No tyle jest liści. Ale to się tak szybko nie rozłoży. Czemu to ofandzaliłaś? Czy to mogło... No nie widzisz? ...sobie tak rosnąć samo. No to rozłóż plantę. Nie mam czasu teraz. Jestem busy, jestem zajęty, muszę...
nagrywać normalnie bym miał olej. Nie chodź, robisz, pokażę widzę. Ci, jak jest ekscytujące wymiana oleju. Bardzo ekscytujące jest jeszcze też to, że mogłeś mi dać to na furmankę. No zobacz, bo to jest dziewczyn. Tunel. Tunel? Tunel przestrzeni. Jakiej przestrzeni? Wymiaru innego. No to... Jajko, chodź. Idź mi to wywieźć. Chodź teraz. Oglądaj to, jak ja będę no, to robił. No, ty też pogląda, jak opierdolę tam dalej. Nie, nigdy nie idę. Ja tam tą swoją wirago trochę gniotę, także ona gdzieś tam troszkę musi sobie dawać radę z tym obciążeniem, takim wyciśnieniem zwiększonym. Ale ja wiem, że to jest Transformers, tak samo. Na pewno się transformuje, jak nie widzę nocy albo co. Patrzcie, macie trzy długości śruby, jeśli naprawdę ktoś z laikiem, to widać tak naprawdę, że to ja tu rozmawiam. No sam ze sobą. Patrz, ta śruba, chodź, pokażę. Nie, chcę. Ta śruba jest najdłuższa. Obcięłam właśnie pół drzewa i nie mam. Więc musi być tak. Nie może. Ta śruba musi być tu. I to najmniejsza śruba. Chodź, pokażę ci, jak zrobić ciastka i obiad. Ja ci wytłumaczę, jak zrobisz. Tak samo ja rozumiem tyle to, co ty mi tłumaczysz. Jest? Chodź tu. No. Ty tam. Zobacz, tu gdzie mam. No, daj to. No. Dobra. No i właściwie to tyle. Dobra, mam olej. Znaczy mam filtr oleju. Tego filtra oleju też nie da się założyć po prostu nieprawidłowo. On tak czy inaczej wchodzi tą dziurą w kierunku silnika. Tak jak mówię, inaczej byśmy nie byli w stanie go założyć. Także cząstek, bananek. Pop. Zakładamy. Najdłuższa śruba tu. Ja ogólnie zachęcam do nagrywania sobie jakichś filmików, być może wrzucania na YouTube albo dla siebie i nauki edytowania, bo nie wiem, mi to sprawia na przykład dużą frajdę. Ja na przykład zawsze chciałem edytować, gdzieś tam jak udało nam się na jakieś wakacje w końcu jechać albo gdzieś tam cokolwiek robiłem, nagrywałem i trzymałem sobie te materiały gdzieś tam na dyskach twardych, ciągle mam mnóstwo i po prostu będę je edytował. No jest to też jakiś tam potencjał na dorobek w przyszłości. Będziecie dobrzy, będziecie tworzyć fajne filmiki, będziecie mieli coś do powiedzenia, do przekazania, do podzielenia się jakąś wartością, dania jakiejś wartości, to w przyszłości możecie próbować na tym zarabiać kasę. Reklamować inne marki. Reklamować produktów, reklamować, przepraszam, produkty nawet swoich znajomych, przedsiębiorców. Dokręcamy tam tą śrubę, przetrzemy i zalewam olejem. Upewnię się jeszcze, czy do Virago wchodzi 2,8 litra, jak dobrze pamiętam, więc możecie sobie wejść na stronę Lois. Popatrzcie, pokażę wam. Wchodzicie sobie na motocykle, znajdź swój motocykl. Wpisuję sobie tutaj Yamaha Virago 535. To jest rocznik 96-2003. No i mamy tutaj dane techniczne, ilość płynów. 2,8 litra z filtrem. Bez filtra 2,6. No i tutaj od razu możecie sobie zerknąć, jakie są, jakie rekomendują oleje do danego typu motocykla. Ostatnio mi wyskoczył plecak, pokażę wam, chyba za 40 zł przeceniony, chyba z 200 zł. Lois plecak motocyklowy, bardzo fajne plecaki, pokażę wam, Sylwia kupiła sobie taki właśnie, jak zamawialiśmy oleje. I młody sobie wziął, za 10 euro też sobie zapłacił. Mi tam wyskoczyło
że najlepszy będzie motul 7100 10W40. No i taki też kupiłem. Kupiłem taki sam do Hondy. Też rekomendowali ten olej, więc wlewam 1000 ml. Ja będę wlewał po 500 ml. Mam czas, także nie spieszy mi się. Nie na rozlewam, nie na ciapram. Tu to gardło jest dosyć szerokie, także w miarę się łatwo leje. Jak ktoś ma stabilną rękę, nie powinien mieć z tym problemu. Może jakiś mały lejeczek by się przydał. Muszę sobie zapodać, mam jeden taki, ale on jest brudny, nie chcę mi się go czyścić. Dobra, 2,8 litra zalane. Tutaj na okienku widać, że jest prawie pełno. Wyciągnę go, odpalę, niech sobie pocycka ten olej trochę. Niech sobie go rozmemła i tyle. Dobra, niech sobie miętoli ten olej przez chwilę. Wszystko fajnie chodzi. Zdaje się ten silnik pracować tak bardziej gładko. I tyle. Yamaha Virago 5.5. Bardzo fajny motorek, polecam. To by było tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia. I do zobaczenia następnym razem.